Wybitni artyści warszawskich teatrów wzięli dziś udział w charytatywnym koncercie Solidarni z Ukrainą. Wystąpili na scenie Teatru Żydowskiego. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów przekażą na pomoc medyczną dla ofiar starć na Majdanie. To nie jedyny koncert na rzecz Ukrainy, jaki dzisiaj się odbył. W stołecznej filharmonii wystąpili także ukraińscy artyści. Wstanie prawda, wstanie wolność. Chcemy pokazać, że w tym momencie, a także w trudnych chwilach w przyszłości będziemy z potrzebującymi i pomożemy na tyle, na ile będziemy mogli, mówili artyści. Kiedy nam było źle, to nam pomagali i kiedy padły pierwsze strzały na Majdanie, uznałam, że trzeba po prostu coś zrobić razem. Udział w koncercie nie odmówił zespół żadnego warszawskiego teatru. Co mogą dla Ukrainy zrobić artyści? Nie przekonają prezydenta Putina o tym, że poczyna jak barbarzyńca. Możemy być solidarni, możemy ściskać za nich kciuki, zrobić jakiś koncert, jeden, drugi, trzeci. Że para solidnych skrzydeł nam wszystkim się w końcu należy. To, co się dzieje, ta właśnie pełzająca agresja, wygląda bardzo niedobrze. Ukraina potrzebuje wszelkich, dosłownie wszelkich sygnałów, że jesteśmy z nimi. Oby nie eskalowało. Wydaje mi się, że z Krymem Ukraina się już będzie musiała pożegnać.